Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Cześć, witajcie kochani w następnym odcinku z gry z jakiej gry? Z gry z Tycoon 2. Mówiłem, że nagram ten odcinek po tamtym odcinku, po poprzednim odcinku z Pteranodonem i tak, zacząłem nagrywać ten odcinek od razu po tamtym, nie przerywając, no po prostu nie odchodząc od komputera, tylko po prostu kliknąłem klawisz i to, no i co, i jak wyglądał ten odcinek? Wyglądał on tak, że trwał 40 minut, zgadnijcie co robiłem 40 minut, 40 minut robiłem te dwie drogi, po tej tu robiłem całe to dookoła, robiłem ten dół, to jak ma to wyglądać ten wybieg? 40 minut zajęło mi coś takiego, 40 zajęło nagranie i ja tego nie skończyłem na tym nagraniu, tylko dopiero skończyłem to chwilę po tym, po nagraniu, bo stwierdziłem, że nie będę tego nagrywał. Nagranie usunąłem, bo to jest za nudne, żeby wrzucać to na YouTube'a. Dla niektórych może to by było dobre, bo by wiedzieli jak zrobić, jak dobrze wybudować taką drogę, żeby no, wiecie, żeby było i no, oglądać są dobrze tu, no wiecie wszystko jak to i co. Tak, i po co to było, po co to robiliśmy, tak właściwie nie wiem, ale wiem, że tutaj trzeba to jakoś zrobić. Wykończyć, żeby tutaj o to ładnie wyglądało, bo to na razie nie wygląda ładnie i na razie hejtujemy. O, mało FPS-ów coś było, lag był taki jak włączyłem. No ale cóż, żywopłocik jakiś by się przydał, hop. Tu. Ojej, ale mi się tu przestaw. A coś się buguje. Ta gra ostatnio. Nie wiem czemu. Jeszcze ten żywopłot, on jest tak... Dobra, tu jest dobrze, zaokrągliło go. Tu go niepotrzebnie zaokrąglało. Tak, i coś by tu pasuje. Pasuje tutaj dać coś do tego żywopłota. Nie do żywopłota, do środka po prostu coś wypełnić to. W sensie co ja robię, dobra, tu mi jest potrzebny ten. A może byśmy jakiś... myślę teraz sobie, co by tu ciekawego dać takiego, żeby... Coś ciekawego bym tu dał. W sumie to by mogło tu być na stojaki jakieś do jedzenia i to... Ale myślę, że po drugiej stronie jeszcze tej drogi zrobimy na stojaki tamte. To są takie palmy. Możemy zrobić taki las palm. Taki lasek palm, co nie? Bo nie ma w sumie co tu zrobić porządnego. Muszą być palmy. O, jeszcze będą od linijki ustawione. W sumie od linijki to by był, jakbym nie miał tych haksów, to wtedy byłby ustawiony od linijki, bo by po kwadratach ustawiało. Ale na szczęście mam te mody i mogę ustawiać jak mi się podoba. To tak niepotrzebnie mi się wkradła ta jedna palma biała, bo ona tu nie pasuje. Okej, okay, i teraz coś tu na spód. Trochę nie ma tak za dużo FPS-ów, bo coraz więcej rzeczy jest. No co jest? O. A, kurde. No nie wyłączysz. No nie wyłączysz. A, i tak teraz też nie postawisz. 5 FPS-ów będzie. Kurde, mogą najpierw tą trawę dawać, było prościej i lepiej by to wyglądało jak... O matko, co to jest? O, ale nawet fajne jest. Nawet nie wygląda tak źle. Tak, tylko gdzie było to, co ja stawiałem, teraz mi powiedzcie. No cóż, o, to to było? Nie, co ja żem kliknął, to? To jest niewidzialne coś. No cóż, muszę tak. No musi porządnie wyglądać ten park jurajski, no bo... Ogólnie będzie fajnie, jak będzie tak wyglądał. Z różnymi tymi, jakimiś dokładnościami, wiecie.
rozmaicie ma być. Tak w ogóle jeszcze ani razu nie włączyłem chyba pauzy gry, żeby te pteranodony się przeleciały. Bo jest mało FPS-ów po prostu jak ja włączę grę. I to jest 4 FPS-y, no. No pewnie. Ona ma słabą optymalizację pod tym względem ta gra. Gdy o i tak i nagranie w 5 FPS-ach. Niby pteranodon lata, ale no wiecie. Bez nagrania to niby tam będzie lepiej chodziło, ale... Ale co to da? Okej. Po prostu na pokaz. A jak coś... Jak skończę, to będę robił screeny. No i tak, w tym odcinku mamy robić wszystko do Jurassic. Do Jurassic? Tak, chyba do Jurassic. Chyba tak. I tu będzie dużo morskich stworzeń. Rozwali mnie to, jak mi powiedzą, że za mały wybieg im zrobiłem, bo ja się tyle męczyłem. No mówiłem już, że 40 minut z tą wodą się męczyłem. Bez tego chyba latającego. Nie, on nie wyleci. Ale muszą być amonity, musi być ten rekin, ten pleziozioł, lioplejłodon, hehehe, ramfonobrynchus i eustretoptospon. Ten wiecie, z filmów BBC. Nieważne. O, on żył w Europie, on żył w Polsce. Naprawdę? Nikt mi nie powiedział? No dobra, może do Polski nie doszedł, ale w Niemczech już był. I w Wielkiej Brytanii, w Londynie był na pewno, we Francji było go trochę, w Belgii, w Holandii. No to ciekawe, nie wiedziałem. Tego nie wiedziałem. A wy? Gdzie żeście żyli? To na pewno nie w Europie. Ej, chyba że się zbagowało coś, bo nie wiesz, że wszyscy żeście w Europie żyli. No nie, nie. To jest kłamstwo. To jest po prostu źle zrobione, bo nie wiesz, żeby wszyscy w Europie żyli, no. Dobra. Trzeba im robić wybieg jakoś ładnie. Bo to jest ogólnie jaki biom? To jest Tropical Coast. I już tłumaczy na polski. Gram z modem Radical Remake, więc możecie zawsze pobrać tabelkę, która będzie tłumaczyła wszystkie biomy z Radical Remake na Ultimate Collection na wersję angielską. Bo po prostu Radical Remake zmienia nazwy z angielskiej i z polskiej na swoje te, więc... Na przykład tutaj Tropical Coast, w angielskiej to jest Reef. No to Rafa po polsku, no i tak jest Rafa właśnie po polsku. Tak i to jest, zmienia właśnie niektóre, ciekawie właśnie, to jest właśnie przykład tego, który zmienia tak bardzo nawet. Albo tutaj Semi Desert jest teraz u mnie, a w angielskiej jest to Scrub, a w polskim jest to Bush. No tutaj jest teraz Hot Desert, gorąca pustynia, w normalnie jest Desert. A u nas jest pustynia. A gdzieś tu jeszcze powinna być Cold Desert. Jest Cold Desert. Cold Desert, ale to akurat dodaje ta gra. Mogę nawet pokazać. Cold Desert, tak. To jest... Tak to wygląda. I to chyba nie ma żadnego zwierzęcia do tego. Cold Desert. Byłem tak, bez zwierząt. I właśnie. Teraz muszę robić od nowa. Tylko, że znowuż mi tu nie odpowiada to, że... Dobra. Jak to wygląda z tym, że kamienie to jest tylko... A właśnie. Jednak jest. Takie cosik. Takie drzewo. Jak Black Mangrove Tree. Parapet. Parapet Tree. Przypuśćmy, że tak to... Nie będzie za ładnie wyglądało dla obserwujących z jednej strony. Przypuśćmy, że to jest las. No, ci będą obserwować las. Co się nie da w wodzie postawić tego krzaka? Co też jest dobre. Że inne mogę postawiać na tym, a... No dobra, tak powiedzmy, że to wygląda bardzo nie to. Nie, nierealistycznie. O, to jest ciekawe. Bo to jest droga chyba, prawda, że... No to dobra, to każdy wie, że to jest... Tylko, że... O, nie widać! O, już widać. W sensie, w sumie mógłbym to zrobić jako tako lepiej, bo tu zrobię, dobra, tu zrobię jako, że to jest plaża.
Tu jest bardzo ładny piasek na rafie, bo to jest piasek z rafy, więc będzie ładny piasek z rafy. Może tutaj cofnę jednak do tego. O, tak, za jedwabiście. I tu teraz wrócimy do tych drzewek. Tylko, że ta woda świeci. Mnie to tak denerwuje, że ona świeci. Kurde, u was to będzie jeszcze gorzej wyglądało. Jak to zrobić, żeby to nie świeciło? No nie zrobisz, bo... Patrzcie się na to, jak to świeci, no. Muszę do wody wejść. To co, robimy jakiś ten, czy od razu kamienia postawimy na pewno jedną rafę? Kurde, tylko że tego się nie da postawić, dlaczego? Może jedna mniejsza gdzieś tu? Dobra, fajnie jest. Tylko nie wiem, czy teraz w jednym miejscu gdzieś to robić, czy jakoś tak, żeby ta rafa była, żeby ona porządnie wyglądała po prostu. Czy na przykład w jednym miejscu będą o te, czy nie wiem. W skupiskach po 5 niech będą te. Po drugiej stronie zrobimy. Może to będzie fajnie wyglądało. Nie wiem, jak to będzie do końca wyglądało. Ale no takie piątki ewidentnie wychodzą ładne. Tylko nie wiem, czy tu by jeszcze postawić z jedną. Tak i tak wyjdzie właśnie piątka. O to, co to jest? Co to jest? Jak to, co to jest w ogóle? Przecież to w ogóle nie wygląda. To postawię gdzieś tu jedno po jednym. Po jednym, bo to jest brzydkie. Niech będzie urozmaicony, no bo to jest rafa, to w czystej teorii powinno być dużo takich wszędzie. Żeby nie było tu jakoś pusto. To jest trochę właśnie ciekawe, że tu będzie tyle zwierząt i na pewno się pomieszczą one tutaj wszystkie. To jest też dobre. Jak one tu się pomieszczą. O kurde, tu jest jeszcze tyle miejsca. Źle zagospodarowane te. Bo tu bym się jeszcze zmieścił. Tu są jakieś te. O, no i to wszystko. I to wszystko będzie w jednym tym, na jednej rafie. A to i tak, że nie jest duży taki ten wybieg. On, dobra, on jest duży, jest, to trzeba się nastawiać, żeby jakoś. Tylko najgorsze jest to, że ta woda świeci się. Jakoś zrobić, żeby ona się nie świeciła. Żeby ta woda się nie świeciła, to by było dobrze. No tak, tak średnio bym powiedział, że to wygląda. Bo tak jest nawalone, nie ma w jednym miejscu, tylko jest po całym tym nawalone ogólnie, żeby to się jakoś samo rozmnożyło i żeby całe podłoże z tego było, to ja bym się cieszył. To ja bym się cieszył, jakby całe to z tego było, co nie? To by musiało być dobre. A to, co to jest? O, fajne. Fajnie się tym wypełni. Hop, tu, żeby nie było pustych miejsc takich, to, tylko że najgorsze, ja jeszcze muszę to postawić, jedzenie jako tako im, więc no to nie będzie takie jakoś. Kurde, bo właśnie zaraz będę musiał robić to wszystko od nowa, tak czy siak mi się usuną niektóre, bo jedzenie co będzie. No ale cóż. Kurde, nie świeć się. Dobra. Powiedzmy, że będzie tak. Idę zobaczyć, jak to wygląda. No lagi są ewidentnie.
z poziomu ludzi to to nie wygląda. Jeszcze mnie denerwują te lagi. Pasuje jakoś zmienić ustawienia graficzne. Tylko, że nie zmienię w tym. Dobra, czyli że po prostu nie będę włączał tego. Nie chodzi na zatrzymanym tym gra. Więc po prostu nie będę jej włączał. Zrobię wybieg, skończę i... Bo jak mają być takie lagi w tej... Nie, w sensie to, że zmienię grafikę, to to chyba nic nie da. A zresztą potestuję. Po prostu nie wiem, co nie wyrabia. Za dużo jest tych. Oho. Wszystko mnie boli. W sumie nie. W sumie to mi się nie chce. Nie no, chce mi się. Świetna gra to jest. Tylko, że kurde, nie lubię o tych akurat stawiać. Jedno postawię, nie postawię więcej, bo one są brzydkie. Kurde, tylko że... Leoplay Ladon chce. To gówno. Czy ty chcesz? O matko, nie gadaj, że tego... Nie, ja ci tego tu nie postawię na pewno. Ale no to powinien wytrzymać. Bo to ja będę rozstawiał chyba tylko po jednym gatunku. Po jednym, przedstawicielu gatunku. Jedne samice same będą jak w parku jurajskim. W sumie czemu ja tego nie zrobiłem tak od początku? Czemu innych dawałem po samce i samice? Dobra, galimimusy były samce i samice. Wszyscy tam wtedy w parku jurajskim na pewno. Bo nie wierzę, że tyle im się udało hodować. Na pewno się rozmnażały. A dam jakieś ryby, niech mają, kurde. Myślę, że to są z jakiego moda? Z European Expedition, tak. Jak jest ten listy z European Expedition, to jest też wysokiej jakości mod. Ja go chyba przedstawiałem na moich tych i polecam ogólnie European Expedition. O, on lubi to, no pewnie. Nie dość, że jest wodnym stworzeniem, to jeszcze lubi się tym to. Hop, jedna muszla. Hop, druga muszla. Co miałem mówić? Czy ja coś miałem mówić? Chyba nic. Zobaczyć miałem, co lubi ten. O, ten lubi już co innego. Ten już nie lubi muszli. Kurde, a to jest właśnie, dobra, to ja wiem. Tylko Leoplay Rodon. No i ten lubi muszle. Zobacz, jak Ramchonobrynchus? On lubi już to, no to kurde, ale nie będę dawał tego, bo to zajmuje dużo miejsca i ja ogólnie nie polecam. Ten lubi, aż cholera, dobra, czadę jaszczurki. Żaby hejdujemy, nie dajemy żab. Jaszczurki ok. Mięso? Tak, dęku od drzewa. Powodzenia z dojściem. Czekam tylko na komendy, że ten Eustachy nie może dojść. Kurde. O, Amonit lubi tylko te. To trzeba dać więcej tych. Bo to za dużo zwierząt lubi te. Dobra. Teraz żarcie. Idziemy od końca. Bo tu będzie ciekawe właśnie bardzo z żarciem. Żeby to się dało jakoś wysegregować. To by było zajebiście. Zacznijmy od lądowych. Bo jak ja widzę, ile jest możliwości dawania jedzenia, właśnie tym też jest ciągle dużo. Bez tego. Czy ja muszę mu dać z wodą? Nie, chyba. O, się wziął na to. Nie będę mu dał z wodą, dam mu jeszcze niby tu jakąś miskę. A z wodą mu nie... Dobra, dam mu jedną miskę wody najwyżej i tyle, więcej mu nie dam. Nie zasłużył na więcej. Tak, Ramchonobrynchus. Co ty lubisz? Ty lubisz rybki. Rybki, pipki. Dam ci miskę rybek. Dobra, i teraz pora na Amonita. Ja wiedziałem, że mi zniszczy. Dlaczego jeszcze ty mi tu musisz przeszkodzić? Czemu się jedzenie nie dostawiać tak na wolnej kamerze? To mnie trochę boli, że jedzenie się nie dostawiać na wolnej kamerze. By było o wiele łatwiej. A może coś... Tak, żeby było, żeby stało i żeby nie niszczyło mi podłoże.
No kurde, oddaliłem. Lub coś na jedną kratkę, bo na te cztery kratki, te całe miski duże, to jest złe. To jest zło tamte te. Dobra, amonit ten. Teraz Leo Play Rodan. I temu już pasuje. Kurde, właśnie nie chcę dawać. Dam mu parę rybek, panie. I na pewno nie będzie narzekał. O, tam się zmieściło fajnie, cieszę się. Pewnie nie będą mogli dojść do niektórych tych, niektórzy się boją. Dobra, ten lubi to samo chyba. Rekin już lubi inne te, więc to się chyba będzie wiązało z tamtymi innymi. Tylko się boję, że się szybko strasznie skończą niektóre te zasoby. Zasoby naturalne się skończą na pewno szybko. A nie naturalne? A w sumie co ja mówię? W sumie się już się znowu nie odzywam. Tak. I 21 minut. Powinienem kończyć odcinek już. I dlatego postawię. Ale ten amonit jest duży! Dobra, nie, po prostu była kamerka przybliżona bardzo. On jest malutki. Dobra, więc postawiam raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6 i 2 samce. O, tak trochę biednie. No ale cóż, w sumie teraz nie wiem, czy. Nie dam dwóch. Jeden wystarczy. W filmie się biły dwa. Leo Play Rodan. Tam był jeden, nie, były dwa. Ale to on jest za duży. W sumie tu nie jest taki duży, ale jak był inny mod dodający Leo Play Rodana, to był na pół mapy tamten. Ram von Obrynchus. Ten to jest dobry, ich było dużo. Ich tam na plaży, jak one były, to panie, ile ich tam było. Czyli znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I raz, tylko że nie, jedno usuniemy. Tak. I teraz co? Co dalej? Te. One są fajne, tylko dla nich bym w sumie zrobił osobny wybieg, ale to już... Nie będę kombinował, skoro jest tutaj jeden, na którym będzie paru. No i na filmie one też w sumie w statek były. Chociaż no, były ich po dwa. I rekiny, to rekiny też raczej. Kurde, szkoda, bo bym dał więcej. Przypuśćmy, że dam dwa rekiny. I parę tych, o. I te, one też są dobre. On tam miał raz, dwa. 3. No i na filmie była ogromna różnica pomiędzy Leo Play Rodanem a tym. Tylko po prostu nie wiem, czy oni nie chcieli robić takiego dużego, ale one powinny być właśnie jak połowa mapy. No może nie jak połowa mapy, ale nie bez przesady, ale mogłoby być. A, samiec miał być. Kurde. No i nie dałem tego samca, prawda? I ty jeden polecisz. Optalmozaur to były optalmozaury, dobra. Nie wiem, czy ja dobrze to je wtedy nazywałem, okej. Okay. Gra włączona, 2 FPS i ja teraz kończę nagrania i w następnym odcinku pokażę wam, lub w tym może jeszcze dorobię kawałek materiału, pokażę wam już na więcej FPS-ach jak to wygląda z poziomu chodzenia, bo jeszcze zresztą trzeba podrobić ławeczki po bokach i no i te donaty całe. Okej. Dziękuję wam, że oglądaliście, trzymajcie się i na razie, pa pa.